Dobra, posprawdzajmy, czy mają coś. Wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Kredki dla dzieci! Poszukaj kredek w opuszczonej szkole. Bierę. 2500 expa tylko. Ale można zrobić. No i wracamy do pierwotnego miasta. Z typową miecza niestety tylko. Mapy. Tu może będzie coś więcej z misji. Ale fajnie, że cokolwiek trafiło się. Standardowo, w tym samym miejscu co chwilę ten sam zombie wychodzi. Mount Everest! Wespi się na co najmniej 8848 metrów na różnych obiektach. To przynajmniej wiem, dlaczego akurat taka liczba. Bo się zastanawiałem wcześniej, jak sprawdzałem osiągnięcia, czemu akurat tyle metrów. Nie widziałem nazwy osiągnięcia. No i spoczko. Właśnie zastanawiałem się, znaczy zastanawiałem, dziwiłem się, że jeszcze się nie udało mi tego zdobyć. No dzisiaj trochę powspinałem, więc... Padło. Jeszcze misje eskortowe są tutaj do porobienia. Ale na razie pozbierajmy kredki. Chciałem odpalić to. O. Chciałem, że to ich jakoś wyrzuci. W sensie wyrzuci, że uciekną ode mnie. Dobra. Zdobywamy 16 poziom sprintu w takim razie. Skacząc sobie po wszystkim jak się tylko da. Jest wejście do szkoły? Tak. Maluchy się nudzą, a ostatnie czego potrzebują to banda dzieciaków. Ostatnie czego potrzebujemy to banda dzieciaków urządzających awantury. Kredki naprawdę pomogłyby im miło spędzić czas. Jade uważa, że powinno ich być trochę w szkole. Jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Z góry dziękuję, Kate. No i sery, Jade nie żyje. Albo po prostu chce hajsy. Albo zrobił to dla ciebie specjalnie. Ma samolot tutaj przylatują gdzieś. To nie tu? Że muszę wyjść? Ja pierdolę. Kupujesz? Skoro mam pójść tu, no to bywa. Gdzie jest tutaj wejście? W takim razie. O, i teraz do góry mi pokazuje, fajnie. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Może tu? Aha, dobra, czyli faktycznie tu. Był ten gubernator wtedy.
Dobrze, że jednak postanowiłem wyjść z tej szkoły. No i są kredki. Taka od do nas dotar... Boże, taka ona dostarczenia misja. Nic szczególnego. Dawno mnie moi przyjaciele nie wzywali. Fatim i ten drugi. Olga. Już chyba nie chcą mojej pomocy. Albo są, ale je z jakiegoś powodu, ja o tym nie wiem. A dobra, dostarczmy te kredki w miarę szybko. O 5 to nie, nigdy nie dostaniesz nawet raczej poniżej 20. Bo to jednak jest... jest zapotrzebowanie na ten przedmiot. A mówię, oszczędzić dzień temu od cholery hajsu. Wydając hajs, oszczędzisz hajs. Co za dźwięk. Czemu masz bank? W Nostailu. Tym bardziej, jak zwiększyli teraz limit do dwóch limitów. Posiadanego hajsu. Dobra, gdzie mogę je oddać? Gdzieś wyżej? A, no to inna sprawa. Plecak a punk. No to już był ten opis. I nic, chyba trzeba brać więcej, wtedy od razu parę porobić. A nie tak latać z jedną. Zaraz zobacz, tutaj sprzedawca ma. Jeszcze wyżej. Znalazło się trochę kredek. Fantastycznie, świetna robota. Te dzieciaki powariują, ale w pozytywnym sensie. Chyba grają tam na konsoli. Przydać się bardziej niż mnie. 2500 expa? A, 1200 dolarów dostałem za 6 kredek. I to są zarobki, tym bardziej dla osób, które grają na udawanym PSP. A raczej PS Vicie. Posążek, okej. Okay. Dla mnie warp, mówię, 6 kredek, 1200 dolarów, 200 dolarów za jedne kredki. Dobra, to lecimy do sklepikarza. Nie, to nie było PSP. PSP trochę inaczej wygląda. Jak możemy się stąd wydostać? Tam masz? Strzelba 1050 damage'a. Moja ma 1011. Mógłbym właściwie kupić. Buława. Biorę. A swój sprzedam. Mam PSP, patrzaj. Lewy sobie. O tu. Jak widzisz, troszkę zakurzony, ale tam tylko ciut. Nie ma tu chyba nic ciekawego. No ja też sporo kiedyś grałem na PSP. Mam legendarny ekwipunek cały. Tylko pytanie... plany. Udało się ze strzelbą coś zrobić, tylko nie pamiętam, co trzeba było mieć na to. A, mam nawet. Ej, spoczko. No zawsze trochę więcej damage'a przynajmniej będzie miała. Szkoda, że ten pistolet jest 3 strzelający.
Znaczy strzelający potrójnie. Nic od niego nie kupię. Jakaś misja jest wyżej jeszcze. O! To ona. Dziękuję ci za ocalenie syna. Przykro mi, że nie mogłem ocalić też ojca. Ja też nie mogłam. Był upartym człowiekiem. Nie tyle złym, co widział wszystko tylko z własnej perspektywy. Na świecie jest wielu takich jak on. Dawood chciał, żeby to dostał. Możesz to dać samemu i powiedzieć, że to prezent od taty? Jesteś dobrym człowiekiem, Crane. Dziękuję. Powodzenia, Salmo. Proszę bardzo. Salmo. Co? Czego nie możesz? Jeszcze 15 zajęć. W ogóle chyba nic więcej tutaj nie ma. Kingdom. Może przy okazji będzie coś u sklepikarza na dole teraz. Pojawi się nowego legendarnego. Co to był za dźwięk? Jakby wybuch jakiś. To są niby kolejne misje, ale no nie wiem czy mi się... Znaczy, mogę właściwie wszystko zabrać. To mi szkodzi. Jak Wiedźmin. Typowy. Spojrzałem, zabrałem wszystko co było. Jest coś jeszcze we wieży? Chyba nie. No ma ten miecz, tylko że niestety w wersji różowej. Ja szukam legendarnych itemów, więc odpada niestety. Wybuchowe? O, wybuchowe mogłem. Dobra, poróbmy parę z tych zadań. Tylko postaram się zrobić parę jednocześnie i potem oddać je wszystkie. Pogubiłem się. Znajdź krzewy lawendy. To jest coś, co jest tak do znalezienia? Znalezienia? Toksyczny porost. Grzybki. Może zioła. Mógłbym. I mam 16 level. Muszę jeszcze jakiś jeden skok wykonać, czy dwa. Spinaczkę w sensie, jedną czy dwie. Trochę więcej. I siedzi. 16 poziom. Chodzenie po ścianie mam. Może być to. To nie jest lawenda, niestety. Ale ziółka mogę pozbierać. To może to. Bo to są misje, których nie ma chyba opisanych gdzie iść na mapie. Niestety. Najwięcej do Dojgara idzie tutaj rzeczy. A, czyli powrót do wieży. Zapasowe okulary. No to szybki powrót.
jakieś pierwsze piętro czy coś? Mam lecieć do góry. Chyba do góry. Albo nie. Cześć, znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę, to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. Okej. No to moje mogę zrobić. No mówię, reszta jest niestety do szukania samodzielnie. Czyli nie na teraz. Tu jest to pierwsze wyzwanie. Spróbuję je zrobić. Zrobiłem je na samym początku gry, ale byłem za wolny. Spróbujmy teraz. W sensie nie miałem ani tego przyspieszenia dodatkowego, ani... Chyba nadal nie mam przyspieszenia dodatkowego. Ani nie ogarniałem gry jeszcze. Nie, mam przyspieszenie dodatkowe. To sporo to zmienia. Faktycznie. Jeszcze wyżej. Nie wiem, czy już czasem nie straciłem możliwości tego zrobienia. A, niżej to jest, a nie wyżej. To by było na tyle chyba. Tym bardziej będzie się tak długo wspinać na niektóre rzeczy tutaj. Choć właściwie mam połowę czasu i połowę punktów. No, parkour na najwyższym poziomie jest w tej gierce zrobiony. Teoretycznie. Właściwie ta gra się głównie szczyci parkourem. Chyba zerwało się. Aha. Jak ja mam na to wejść? No nie, na pewno nie tak. No ja pierdzielę, jakiś zombiak sobie postanowił stanąć na tym. Nie żeby mi się udało to zrobić nawet bez tego zombiaka, ale nadal. A miało być tak pięknie. Tak, tak, wiem, że przegrywam. Może to zniknąć? Dziękuję. Próba numer 2. Teraz znaczy. Bo tak jak mówię, już kiedyś to robiłem. No i dupa już trochę. Kopnij w to. Traciłem paręnaście sekund już, fajnie. Dobra, to akurat wyszło szybciej tym razem. Przejście tutaj. Nie wiem jak tam czasowo, czy lepiej, czy gorzej. Ale to jedno przejście wyszło lepiej. Faktycznie.
minuta. No właśnie. Trochę to oszustwo, ale no bywa. No bywa. Chyba, że to nie jest oszustwo, właśnie tak się powinno to robić. Jeszcze dwa zostały, więc chyba się nie wyrobię. No na pewno się niestety nie wyrobię już. Gdybym nie spadł, może bym się wyrobił. Więc jeszcze raz. Dajesz, dajesz, dajesz. No to trwa długo. Bo się wspina zamiast wskoczyć. Przyjdź na to. No jest milej, dużo mniej. 15 sekund. Siedzi. Biegam i walę pełny serwis. Ukończ 15 wyzwań siły lub zwinności. Właściwie to na odwrót, ale mniejsza. Miło, kolejny achievement na dziś. Tylko 1000 expa. Dobra, lecimy z tym zadaniem. Jest coś dla amortyzacji? Samochód. Pamiętaj, że jak będziesz skakać z wieżowca prochop, to najlepiej skoczyć albo na śmieci, albo na samochód. Amortyzuje to upadek. Jak widzisz. No i miło. Rady z Dying Lighta są najlepsze. Można tu wejść, tak? Można. Nie wiem, czy to dokładnie tu mam wejść. Kawa. Papierosy. Zajebisy mają domy tutaj. Miś. Kolejne papierosy. I rozwaliłem szybę. Fajnie. Puszka. Gaz do zapalniczek, gaz do zapalniczek, gaz do zapalniczek. To potrzebuję do misji, więc no idealnie się składa, że robię dwie jednocześnie. Okulary są. Jeszcze gazetka. Papierosy. Takiewka, fajnie, że mogę go okraść dodatkowo. Jest książka. 1001 potraw z bananu. To ta książka? Bez? O półce. Posążek. Jak wyglądać dobrze po 40? Zrób to sam, maska z głowy konia, jak w 2013. Dżungla dużych dupeczek, nieźle. Zajebiste książki tu ma. Jak przeżyć na samych falafelach? Była tam już ta książka, ale chcę zobaczyć, co tam ciekawego jeszcze jest. Proste techniki wyrywania lasek. Wielka księga death metalu. Instrukcja obsługi odtwarzacza DVD. Serio? Mokry sen. Pierwszy romans dla hydraulików. Jezu. No i miło, pookradałem go. Mogę mu dać wszystkie książki? Chcesz wyjeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch. To ta. Okulary i miliard książek mogę mu zanieść. I było to całkiem blisko. Dosłownie no parę metrów trzeba było przejść. Ale to jakieś średnie misje poboczne. Trzeba chyba polecić z misją główną, skoro nie ma takich ważniejszych, wartych, więcej ekspa razem.
Masz moje okulary i do tego znalazłeś książkę? Świetnie! Dobry Boże, ależ te okulary brudne. Coś ty z nimi robił. Nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. Czyli nie powiedział o nic, o ni... reszcie rzeczy. Zobaczmy, czy mam wystarczająco kawy. 1/20, no tak średnio. Dobra. To w takim razie lecimy z misjami głównymi. I tu. Chyba, że pojawi się misja poboczna tutaj u niego. W sensie w tamtym miejscu. Mogę mu sprawdzić coś? Nie. Tutaj. W okazji mogę te kawy i wszystko inne sobie zbierać. Faktycznie mi coś to da. Może ma jakiś sprzęt? Legendarny? Katana! To by było zajebiste, tylko no niestety zniknie to mówić 22. Sal. Niczemny sztylet. A katana by była pog. Szybko nawalająca, zajebisty damage. I różowa nawet była git. Bo 4 naprawy ma. Jesteś tu jeszcze? Dobra. Nic tu nie widzę, no to lecimy chyba z gówną. Tu Radio Haran. Cześć, Rofle! Co tam u ciebie? Jak zdrówko, hip po haj. Dawno cię tu nie widziałem. Opowiadaj. Jak widzisz, jak ja... Bo jak widzisz, pewnie to ja gram aktualnie sobie w Dying Light'a. I zrzucam sobie zombiaki i dostaję achievementy co chwilę. A ty co porabijasz? Bo pewnie nie zrzucasz zombiaków sobie z dachu właśnie. Jak ja. O, to smacznego. A co tam ciekawego jesz? Nie słyszałem o takim nigdy jedzeniu. Ale smacznego. Widziałaś, Rofle, że samochody amortyzują upadki? A przynajmniej obrażenia od upadku. Ta muzyka tutaj gdzieś nadal gra. To teraz już wiesz. Będziesz wiedzieć na przyszłość. Powiesz coś? Chyba nie. Chyba. No. Dlatego to musi być prawda. To mnie uderzyło. Coś tam spadło do nicości. Kopesza zdobyłem. Ale i ten często był motyw spadania na samochody w momencie, w którym się umierało. Że na przykład zwierzowca ktoś spadł idealnie na samochód i umarł.